Wyprowadziliśmy sobie równanie toru w rzucie ukośnym, czyli w takim rzucie, jaki mamy tutaj przedstawiony, w ziemskim polu grawitacyjnym, które, dopóki no jesteśmy w pobliżu Ziemi, jest do, bardzo dobrze przybliżone przez takie jednorodne pole skierowane, pionowo w dół, równolegle w każdym miejscu. No i wyprowadziliśmy sobie to równanie toru dla określonej wartości, prędkości początkowej dla kąta nachylenia do powierzchni Ziemi. I mieliśmy taki wzór, który zawierał te. Parametry oraz przyspieszenie ziemskie, ale wykształciliśmy sobie ten wzór w taki sposób, żeby wyrazić ten tor wyłącznie przez zasięg lotu, czyli odległość od punktu startu do punktu lądowania wzdłuż osi X oraz przez maksymalną wysokość, którą sobie tu oznaczyłam przez Y duże. A tak, to równanie toru, wartość współrzędnej Y w zależności od współrzędnej X w przypadku rzutu ukośnego. Ma taką postać, że to jest jakaś wartość razy x do kwadratu, dodać jakaś inna wartość razy i x, a więc patrząc czysto matematycznie, jest to. Parabola. A dlaczego wyprowadziliśmy sobie ten wzór w takiej postaci? Dlatego, że będzie on nam przydatny do przykładu, który moim zdaniem jest ciekawy. Mianowicie zastanówmy się nad takim przypadkiem, kiedy nasz pocisk, czy piłka, którą kopiemy, czy kula armatnia, którą wystrzeliwujemy, startuje na jakiejś wysokości, nazwijmy ją 0, ale ląduje na jakiejś innej wysokości. Tak? Moglibyśmy się zastanowić nawet na początek nad, takim, nad taką sytuacją, że powiedzmy mamy do pokonania jakąś ścianę. Tak, i zastanawiamy się, mamy ścianę o jakiejś wysokości, stoimy w jakiejś odległości od niej i zastanawiamy się, czy nasz pocisk tej ściany przeskoczy. Oczywiście zależy to od wysokości tej ściany, bo jeśli będzie taka, powiedzmy, no to jest wyższa w ogóle niż maksymalna wysokość, jaką osiągniemy, więc nigdy jej nie przeskoczymy. Natomiast jeśli będzie, powiedzmy, o taka, no to też zależy od tego, gdzie ją postawimy. Jeśli postawimy ją tutaj, czy też staniemy po prostu, czyli powiedzmy, że ta ściana jest, ma stałe jakieś swoje miejsce, natomiast my ten nasz układ współrzędnych i miejsce z którego strzelamy, a więc jednocześnie układ współrzędnych, nasz względem, którego opisujemy, możemy sobie przesuwać. No, jeśli staniemy, powiedzmy, za blisko, tak, czyli względem naszego punktu startu, ściana by stała jakoś tak, no to się z nią zderzymy. Jeśli staniemy za daleko, no to pocisk już dąży opaść, tak, i znowu zderzymy się. Natomiast jest jakiś zakres odległości, w których możemy stać, i, i dla danej wysokości możemy tę ścianę przeskoczyć. To jest jedno z pytań, które możemy sobie zadać, ale co wydaje mi się ciekawsze, to właśnie start i lądowanie na różnych wysokościach, a więc wyobrażamy sobie, że nie mamy ściany, tylko mamy taką, nie wiem, półkę skalną czy coś takiego, po prostu różnicę wysokości, że startujemy na jakiejś wysokości 0, a lądujemy na jakiejś innej wysokości. No i teraz są dwie możliwości. Jedna z możliwości jest taka, że startujemy wyżej, a lądujemy niżej, tak? Czyli nasza wysokość nazwijmy tutaj, to będziemy od tej pory nazywać, oznaczać literką H, to standardowe określenie od angielskiego słowa height. I teraz to jest taki przypadek, kiedy ta wysokość H, jeśli startujemy, tak? Zawsze, zawsze się umawiamy, że startujemy w punkcie 0,0. W tym przypadku nasza wysokość jest mniejsza od zera, tak? Lądujemy poniżej tego poziomu. No i tutaj w tym wypadku nie ma najmniejszego problemu. Nasza parabola, która normalnie wyglądałaby tak. Tutaj mamy ten, posługujemy się cały czas tym wzorem, tutaj mamy tę wysokość y duże, a tutaj mamy ten zasięg d w tym miejscu. No tutaj natomiast, ponieważ tutaj nie ma podłoża, na którym można by wylądować, no to pocisk leci dalej, ląduje gdzieś tu i bez problemu możemy sobie określić wzdłuż osi x zasięg takiego lotu. Ale to jest właśnie, to jest przypadek, kiedy wysokość jest mniejsza od zera, czyli lądujemy niżej, natomiast drugi przypadek, bardziej skomplikowany, jest taki, że znowu startujemy na wysokości równej 0, a lądujemy, mamy lądować na wysokości jakiejś wyższej, tak? Tutaj mamy punkt 0, 0, startujemy. Normalnie, gdyby nie było tej zmiany wysokości, no to by pocisk by leciał tak. No i teraz pojawia się szereg pytań, no bo tak, tak jak już powiedziałam wcześniej, to czy Uda nam się wylądować na tej wysokości większej od zera. Po pierwsze, zależy od tego, czy ta wysokość H nie jest za duża, bo jeśli jest za duża, jeśli jest wyższa niż nasze, tutaj jest nasze, nasza maksymalna wysokość, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć. Jeśli H jest wyższe niż, to, niż ta maksymalna wysokość, to nieważne gdzie staniemy, czy dalej, czy bliżej, nie jesteśmy w stanie wskoczyć na tę wysokość, natomiast jeśli ta wysokość jest niższa, no to też zależy od tego gdzie ta zmiana wysokości następuje. Może następować za blisko lub za daleko, ale istnieje też zakres takich odległości, które są dobre, w których możemy stanąć od tej ściany, od tego miejsca zmiany wysokości i wtedy nasz pocisk czy piłka na tę wyższą wysokość jest w stanie wlecieć. No i omówiliśmy sobie tak jakościowo, co się dzieje w różnych przypadkach, natomiast teraz sobie sformułujemy to Matematycznie i zastanowimy się, jakie są warunki. Tutaj, w przypadku, gdy wysokość jest mniejsza od zera, zastanowimy się nad zasięgiem lotu, natomiast w przypadku, kiedy wysokość jest większa od zera, zastanowimy się nad oczywiście też pomyślimy o zasięgu, ale także zastanowimy się nad warunkami, kiedy w ogóle takie lądowanie na wyższej wysokości, na większej wysokości niż start. Jest możliwe, w jakiej odległości ta zmiana wysokości musi się znajdować od punktu startu, jak duża ta wysokość może być. A więc formujemy sobie warunki, tego, żeby to w ogóle nastąpiło. I tutaj na tym przykładzie zobaczymy bardzo jaskrawo i bardzo ładnie, w jaki sposób matematyka współgra z fizyką. Dla naukowców, którzy się zajmują fizyką profesjonalnie, matematyka jest najważniejszym narzędziem. Tutaj nasza matematyka będzie polegała tak naprawdę na rozwiązaniu równania kwadratowego, ponieważ tutaj y zależy od x w taki sposób, że mamy x w kwadracie. I zobaczymy tutaj w jaki sposób rozwiązania równań matematycznych nam współgrają z, z fizyką. Tak? więc mamy przykład nasz rzutu kośny, start i lądowanie na różnych wysokościach. Jakie będzie matematyczne sformułowanie tego problemu? No więc umówmy się, że jak tutaj ta wysokość się zmieni, to dalej ona już jest, pozostaje taka sama. I interesuje nas takie x, taka wartość x, nazwijmy ją xh, że y jest równy tej nowej wysokości, tak? y od takiego xh, jakie nas interesuje, jest równe tej wysokości, na którą ten pocisk ma wlecieć, tak? Bo tutaj każdy punkt toru, to jest jakieś x i y od x dane tym wzorem na tor I interesuje nas taki moment, takie miejsce, taki punkt tego toru, który trafia po prostu w tę wysokość h mały, tak? To jest równanie, które będziemy rozwiązywać. Jest to równanie kwadratowe, zobaczmy. Tak, napiszmy je sobie, mamy tak, minus 4y duże, to jest maksymalna wysokość, przez d do kwadratu razy x do kwadratu minus d razy x, gdzie, przypominam Ci, y to jest maksymalna wysokość, na jaką pocisk się wnie, wzniesie w takim rzucie ukośnym, zwykłym takim, gdybyśmy lądowali tutaj na tej samej wysokości, natomiast d to jest zasięg takiego lotu, który by był, gdyby tutaj żadnej zmiany wysokości nie było. Po prostu to są, to, to to i to są te trzy punkty, przez które nasz tor przechodzi. Dobrze, I interesuje nas takie x, że ta lewa strona równania jest równa temu h. Oczywiście, podobnie jak w poprzednich filmach, rozwiązujemy zadanie na symbolach. Już nieraz podkreślałam sens takiego rozwiązywania. Warto się tego nauczyć, warto się do tego przyzwyczaić. Ponieważ jak raz się tak rozwiąże na symbolach, to wtedy już za te symbole można sobie dowolnie podstawiać dane takie, jak nam się podobają, a nie rozwiązywać zadanie za każdym razem od nowa, kiedy tylko zmienią nam się dane. Więc mamy takie równanie kwadratowe. Przekształćmy je sobie troszkę, żeby mieć je w postaci takiej AX kwadrat plus BX plus C w takiej postaci byśmy je chcieli mieć. Tak? Bo takie znamy z matematyki, znamy wzory na. W odniesieniu do takiego, do takiego równania w tej postaci, ale powiedzmy sobie je trochę przekształćmy, to znaczy pomnóżmy sobie tak, żeby mieć to A, żeby nasze A było równe 1, pomnóżmy sobie to razy minus D do kwadratu przez 4Y. Coś takiego, czyli to, co mamy tutaj, to dostajemy tak x do kwadratu minus d razy x. To jest to, co mieliśmy tutaj, równa się minus H razy d do kwadratu przez 4y i teraz możemy sobie też, żeby mieć to w tej postaci, że ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, możemy sobie przenieść ten wyraz tutaj na drugą stronę ze zmianą znaku i będzie coś takiego. Oddzielmy to sobie. Oddzielmy sobie tutaj w ten sposób. Tutaj z matematyki znamy ogólne wzory, jak być może pamiętasz, mając takie równanie, obliczamy jego wyróżnik. Oznaczany symbolem delta. Wzór na wyróżnik był następujący, to było B do kwadratu minus 4 razy A razy C. Tak, i przypominam Ci, że jeśli ten wyróżnik był mniejszy od zera, to oznacza, że to równanie nie ma rozwiązań rzeczywistych. Kto słyszał o liczbach zespolonych, ten wie, że, że będą rozwiązania w zbiorze liczb zespolonych, ale nie ma rozwiązań rzeczywistych. Dobrze, jeśli ten wyróżnik jest równy 0, to jest jedno rozwiązanie, a jeśli jest dodatni, no to są dwa. I skoro te rozwiązania istnieją, to w zasadzie zamiast pisać w ten sposób, możemy po prostu sobie wstawić Tutaj wzory na te rozwiązania, bo to z tego będziemy korzystać, a nie po prostu z faktu, że one są. I tak, i to jedno jedyne rozwiązanie, które istnieje w przypadku różnika równego 0, to jest minus b przez 2a, tak, posługując się tymi symbolami. To jest jeden ważny nasz wzór. A w przypadku, gdy wyróżnik jest dodatni, no to mamy dwa rozwiązania. Jedno to jest minus b plus pierwiastek z delty tego wyróżnika, wszystko razem przez 2a. A, a drugie to jest x minus, gdzie tutaj jest minus. Czyli możemy to tak napisać w taki sposób skrócony, że mamy, kiedy tu jest plus, tutaj mamy ten indeks plus, to tu jest plus, a kiedy tu jest minus, to jest minus. I to są nasze dwa rozwiązania. Tak? Albo może żeby było to trochę czytelniejsze, no to napiszmy to sobie tak jednak. Tak jak to się... Ale skrótowo można to zapisać tak jak powiedziałam, z tym plusem i minusem. To to jest coś, co znamy z matematyki. Tak? A teraz zastosujmy to w naszym zadaniu, w naszym równaniu, które mamy o tutaj. Jaki tutaj w tym wypadku jest wyróżnik? Delta. Nasze a to jest 1, to jest a równe 1, to jest b równe minus d, a to jest c. Tak, a więc mamy b kwadrat, czyli minus d do kwadratu, minus 4a, czyli 4 razy 1 razy c. Czwórka z czwórką się upraszcza. Tutaj minus d do kwadratu to jest d do kwadratu, więc możemy sobie to d. Do kwadratu wyciągnąć przed nawias i mamy tutaj 1 minus h, ta wysokość, przez y duże. No I jakie mamy możliwości? Tak, jak rozpisałam, tam może być. delta może być mniejsza od zera, może być równa 0 i może być większa od 0. W tym wypadku, czyli kiedy, no tutaj ta delta, czyli d kwadrat d kwadrat razy 1 minus h przez y mniejsze od 0. Co to znaczy? D kwadrat jest dodatnie, więc możemy, więc d kwadrat możemy po prostu uprościć. Mamy 1 minus h przez y mniejsze od 0, czyli h przez y większe niż 1. Tutaj przeniosłam na drugą stronę i zamieniłam miejscami, czyli h większe niż y. To nam mówi matematyka. Kiedy h jest większe niż y, nie ma rozwiązań. Ale jaki to ma związek z fizyką? Związek z fizyką ma to bardzo piękny, bo przecież co to znaczy? To znaczy, że mamy jakąś tam różnicę wysokości, taką, h jest takie, że jest większe niż nasza maksymalna wysokość, tak? Czyli gdzie, czego byśmy nie robili, to nasza maksymalna wysokość, na jaką jesteśmy w stanie dolecieć, jest wciąż mniejsza niż to h. Więc to, co nam mówi matematyka, że rozwiązania nie istnieją, jest dokładnie zgodne z fizyczną rzeczywistością, taką, że po prostu ta wysokość h jest za duża i nie istnieją takie xy, nie istnieje takie miejsce na to, żeby pocisk wleciał na tę wysokość h, bo jest ona po prostu za duża, jest większa niż maksymalna wysokość. Także tutaj to, co nam mówi matematyka, matematyka nam mówi, że po prostu nie istnieją rozwiązania tego równania. A fizyka, fizyka doskonale współgra z tymi matematycznymi rozwiązaniami, bo mówi, że nie ma takiego x, że pocisk wleci na wysokość h. Tak? Bardzo nas to cieszy. Mnie przynajmniej. To jest nasz pierwszy przypadek. Zobaczmy drugi przypadek, kiedy wyróżnik jest równy 0. Dodatnia wartość przed wszystkim może zostać uproszczona. Mamy h przez y równa się 1. Czyli h jest równe y. Matematyka mówi nam, że mamy dokładnie jedno takie położenie x. Według tego wzoru, który mieliśmy tutaj, to rozwiązanie równania to jest, jest wyrażone przez minus b przez 2a, minus b, czyli minus minus d, minus minus d przez 2a, czyli przez 2 razy 1. To się równa d przez 2, dokładnie jedno takie rozwiązanie. Jest jeden taki punkt, kiedy nasz pocisk osiąga tę wysokość h równą maksymalnej wysokości, a że wiemy, że maksymalna wysokość jest osiągana w połowie zasięgu tego, który by był, gdyby, gdyby tutaj pocisk mógł sobie lecieć dalej, no to wszystko się ze sobą zgadza. Fizyka nam mówi, dokład, że jest dokładnie jeden taki punkt na to, że kiedy ta wysokość jest osiągalna, czyli jeśli staniemy za blisko tej ściany, to się z nią zderzymy. Jeśli staniemy za daleko, to znowu się z nią zderzymy, bo pocisk już zda, zdąży spaść. Niżej jest jedno, jedyne dokładnie takie miejsce, że oczywiście pomijając to, że powiedzmy pocisk ma jakąś wielkość i nam tutaj z, zahaczy, powiedzmy o, to nie, nie myślimy o tym. Jest jeden, jedyny punkt na torze, kiedy pocisk osiąga tę wysokość równą h. I znowu to bardzo pięknie współgra z tym, że z matematyki nam wynika, że rozwiązanie jest dokładnie jedno, równe połowie zasięgu, i z fizyką, z fizyką i ze zdrowym rozsądkiem i z tym, co się dzieje. W rzeczywistości ma to doskonały związek.